O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w PSZOK odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Kolejny rok wytężonej pracy przed uczniami. W poniedziałek rozpoczną nowy rok szkolny i prócz nauki przez 10 miesięcy będę marzyć o kolejnych wakacjach. Jednak w tym okresie będą chwile wytchnienia, bowiem kalendarz edukacyjny przewiduje sporo wolnych od nauki dni. Pierwszy, dłuższy weekend już w połowie października. Wolny będzie wypadający w poniedziałek Dzień Edukacji Narodowej. W listopadzie wolne od pracy i nauki, Święto Zmarłych i Święto Niepodległości. Grudzień też dla uczniów będzie łaskawy. Ostatni raz do szkoły przed Bożym Narodzeniem dzieciaki pójdą 20 grudnia, a potem czeka ich 12-dniowa laba. W następnej kolejności mamy 11 dni nauki i od 20 stycznia dwutygodniowe ferie zimowe. Następne planowe wytchnienie to przerwa wiosenna, która potrwa od czwartku 9 kwietnia do wtorku 14 kwietnia włącznie. Wolny od zajęć 1 maja wypada w piątek, więc znowu uczniów czeka długi weekend. Zliczyliśmy, ile dni uczeń ze 100% frekwencją spędzi w szkole i oto wynik. W pierwszym semestrze będą to 82 dni, w drugim 99. To oznacza, że rok szkolny, choć trwa 255 dni, to dniówek dydaktycznych będzie w nim zaledwie 181. Może właśnie dlatego wielu dorosłych chętnie wróciłoby do szkoły.